Do wspólnego gotowania i odkrywania smaków Mazur zaprasza Kaufland, oficjalny partner mazurskiego gotowania. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Mazurskiego Warzenia we Szczytnie. Zawędrowaliśmy z mazurskimi smakami do chaty mazurskiej w Szczytnie, którym opiekuje się Towarzystwo Przyjaciół Szczytna. I bardzo serdecznie dziękujemy właśnie Towarzystwu za zaproszenie i możliwość nakręcenia tutaj kolejnego odcinka naszego kulinarnego cyklu. Dzisiaj razem z Anią będziemy uprawiać narodowy sport Polaków, czyli grillowanie, ale grillowanie z nutą mazurską. Będziemy chcieli pokazać, jak można właśnie smaki Mazur przygotować potrawy z produktów typowych dla naszego regionu, przygotować właśnie na grillu. Dzień dobry Państwu i z wielką przyjemnością witam Ciebie, Michał. Po raz kolejny z ideą wspólnego gotowania i tworzenia tych niezwykłych dzieł kulinarnych. Dziś w wyjątkowej scenerii architektury wsi mazurskiej. Dziękujemy za zaufanie i zaproszenie po raz kolejny sieci Kaufland jako partnera inicjatywy Mazurskie Gotowanie. Jak wspomniałeś, motywem przewodnim będzie grillowanie. Choć tegoroczne grillowanie pewnie będzie odbywało się dość rzadziej i w mniejszym gronie, to dla wielu biesiadowanie we własnym ogrodzie czy na działce będzie na pewno namiastką letniego wypoczynku. Grill to uniwersalne narzędzie, na którym możemy przyrządzić w zasadzie wszystko. Zatem proszę powiedz, co przygotujemy dziś, bo nie mogą się już doczekać. A więc tak, zrobimy dzisiaj dania typowo grillowe. Będziemy grillować mięso, karkówkę, ugrillujemy też kurczaka, tutaj już mam wytrybowane filety oraz udka. Sporządzimy sobie do tego marynaty, ziołową marynatę do kurczaka i później pokażę, jak zrobić marynatę do karkówki na olejach i ziołach. Podamy to wszystko z sałatką. Z sałatką z tego, co można znaleźć w swoim ogródku, co można znaleźć na łące, na łonie przyrody, tam gdzie właśnie zazwyczaj rozpalamy grille i gdzie przyrządzamy potrawy na grillowym ruszcie. Sałatka będzie sporządzona z buraków. Wcześniej je sobie podpiekliśmy troszeczkę, te buraczki, i ugrillujemy, dokończymy ich podgrzewanie na grillu. Dodatkowo do sałatki damy szczaw. Ja mam akurat szczawik krwisty, ale może być to zwykły szczaw, taki polny, który mamy pod ręką. Damy rukolę. Zamiast rukoli super sprawdzi się tutaj też mniszek lekarski, liście mniszka lekarskiego. No i ja jeszcze sobie pozwoliłem wybrać się do lasu na łąkę i nazbierać troszeczkę pokrzyw. Oczywiście te najmniejsze z samego czubka, młode listki pokrzyw, które też dodamy do naszej sałatki. A wszystko jeszcze podkreślimy smakiem grillowanych warzyw, pomidorów, cukinii, orzechów. No i damy coś, co też można przyrządzić na grillu, my już mamy gotowe, a mianowicie wędzony twaróg. I to całość tego zepnie nam też ugrillowany, przyrządzony mazurski specjał, chlebek mazurski w postaci podpłomyków. Tak? Chleb na Mazurach robiono zazwyczaj raz w tygodniu, takie duże chleby pieczono, na co dzień właśnie przygotowano takie podpłomyczki. Później opowiem, jak te podpłomyki przyrządzić, jakie są tutaj składniki tych podpłomyków. Grillowe przysmaki przyrządzimy przy użyciu produktów marki własnej sieci Kaufland Custom w takie dobre. Produkty tej marki nawiązują do tradycyjnych polskich potraw i smaków znanych konsumentom z czasów dzieciństwa.
polskie produkty regionalne i to, co najlepsze, zazwyczaj pochodziło z lokalnego ryneczku, z własnego ogródka czy od sąsiadów. Wiedzieliśmy, co takie dobre i skąd takie dobre. Dlatego idea tej marki tak świetnie wpisuje się w klimat mazurskich przysmaków. Jeśli chodzi natomiast o różnorodność asortymentu mięs naszej sieci, to klienci skłaniają się ku wyborze produktów kupywanych w porcji na wagę z lady. Coraz większą popularnością cieszą się też mięsa w gotowych marynatach, ponieważ są one smaczne, szybkie i proste do przyrządzenia. Jest to świetna alternatywa dla osób zapracowanych. Ale my dzisiaj mamy dużo czasu, nie idziemy na łatwiznę i wszystko przyrządzimy samodzielnie. Prawda, Michał? Oczywiście, tak, sami przyrządzimy marynatę do kurczaka. Tak jak mówiłem, będzie to marynata ziołowa. Ja już tutaj pokroiłem szczypiorek, przygotowany mam koperek i pietruszkę. Troszeczkę dodamy do tej marynaty mięty, więc będzie ziołowo. I tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko to możemy znaleźć u siebie na działce, tak? Jeżeli grillujemy, to wszystkie te ziółka mamy na swojej działce. Przygotujemy teraz, Ania, marynatę do warzyw, marynatę do kurczaka, bo to będzie ta sama marynata. I wykorzystamy ją sobie też jako sos do naszej sałatki na sam koniec grillowania. Bardzo prosta rzecz, a mianowicie będzie to szczypiorek, koperek, pietruszka. Wszystko wrzucamy do blendera. Mogę Cię prosić o pomoc. Będziemy wszystko sobie wrzucać do blendera. Do tego dodamy olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, nierafinowany, nie ten do smażenia, jakbyś mogła tutaj pomalutku wrzucać. Dodamy olej rzepakowy, dodamy ocet jabłkowy, może być ocet winny, może być ocet malinowy, jakikolwiek ocet smakowy. Plus łyżeczka miodu. 2-3 ząbki czosnku, takie malutkie i troszeczkę szalotki. Wszystko zmiksujemy na jednolitą masę blenderem i będziemy mieli gotowy ziołowy sos, który, tak jak powiedziałem, może się też super sprawdzić jako marynata do mięs. My akurat wykorzystamy do drobiu, można ryby sobie w tym marynować. Też bardzo fajnie nadaje to smak do sałatek, jako taki odpowiednik francuskiego vinaigre tutaj w postaci ziołowej. Aha, i właśnie zapomniałem, jeszcze damy ze 3-4 listki mięty, żeby troszeczkę przełamać smak, nadać takiej świeżości temu naszemu sosikowi. W związku z rozpoczętym sezonem grillowym nasza sieć przygotowała specjalną ofertę zaprezentowaną w ramach letniej kampanii Tanio Grilluj na Bogato. Głównymi odbiorcami tej kampanii są amatorzy letniego wypoczynku, którzy dowiedzą się dzięki specjalnie przygotowanej ofercie, jak przyjemnie i bezproblemowo relaksować się podczas letnich miesięcy. Sezonowa oferta obejmuje produkty, bez których nie wyobrażamy sobie udanego grilla. Poza szeroką gamą mięs czy produktami królującymi na ruszcie, znajdziemy również akcesoria niezbędne do grillowania na świeżym powietrzu. Różnego rodzaju grille, rozpałki czy naczynia jednorazowe, oczywiście wykonane z materiałów przyjaznych środowisku. Jak robimy sos typu winegre, stosunek 3 do 1. Olej, oliwa do octu czy do soku cytrynowego, bo musi być coś kwaśnego, musi być jakiś olej. Zawsze stosunek 3 do 1. 3 porcje oleju, 1 porcja kwasu. I teraz na koniec troszeczkę soli.
międzyczasie zaopatrzyłem się w trochę większą miskę, żeby było łatwiej wymieszać nam warzywka. Ja to przesypię do tej miski metalowej. I teraz myślę, że 3-4 takie łyżki sosu wystarczą. Zamarynujemy sobie kurczaczka. Kurczak zagrodowy, bardzo zdrowy, szczęśliwy na pewno. Mamy tu piersi, filety i mamy wytrybowane udka. Tak przygotowanego kurczaczka, który będzie miał wmasowany w siebie ten cały sos, kładziemy najpierw skórą do dołu, żeby nam się ładnie skóra zrumieniła, przypiekła, potem przekładamy na drugą stronę. On nie potrzebuje dużo czasu. To jest chude, delikatne mięsko. Dobrze, i teraz naszego kurczaczka układam na tackach nad rozpalonym grillem, który cały czas nam tutaj się grzeje. Już na pewno mamy dobrą temperaturę do tego, ażeby kurczak się grillował. Grillują się nam warzywa, grilluje się już kurczak. Teraz przygotujemy sobie karkówkę. Zamarynujemy naszą karkówkę w oleju konopnym. Tak jak wspomniałem, bardzo popularny na Mazurach olej. Do tego damy już wcześniej wykorzystywany ocet jabłkowy, bo mięso musi skruszyć, więc musi być coś kwaśnego. I teraz po kolei będziemy dodawać przyprawy. I tym razem Ania masuje karkówkę, ja masowałem kurczaka. Tak, i zostawiam i następną. Najlepiej taką karkówkę zamarynować sobie na noc, żeby ona przez noc postała. Wędrujemy z karkówką na grilla. Jako ostatnią rzecz na naszym grillu przygotujemy podpłomyki. Podpłomyki bardzo proste, bo to jest tylko tak naprawdę woda, mąka i drożdże. Zamiast wody użyłem maślanki, tak żeby jeszcze bardziej wzbogacić smak, aromat naszego ciasta. Tak? Wcześniej przygotowane ciasto odrywamy. Oczywiście, proszę bardzo. Odrywamy sobie kawałeczek ciasta, formujemy kuleczkę. Te podpłomyki nie będą mocno rosły, ponieważ one są na mące żytniej, są z płatkami owsianymi. Więc tutaj nie będzie takiej mocy, jeśli chodzi o rozrost. Po mazursku podpłomyki nazywamy flatry. Tak, od nazwy płyty, która właśnie w kuchni się znajdowała, nagrzewała, na tą płytę kładło się takie podpłomyczki i one się ładnie odpiekały.
Myślę, że tak pięknie podane danie z grilla będzie niczym uczta dla naszych gości i zaspokoi najbardziej wymagające kubki smakowe, ale przejdźmy do degustacji. Kurczak super ziołowy, soczysty, ale ja atakuję warzywka i wędzony ser. Ja myślę, że czuć smak i aromat świeżo upieczonego mięsa, ale niezwykle soczystego w marynacie ziołowej. A ta przepyszna sałatka tylko dopełnia całości dania, więc jak dla mnie, Michał, wyśmienita. Naprawdę, naprawdę super. Świeże zioła, świeże listki, wędzony, odymiony twaróg, burak, soczyste mięso, słodycz gruszki. Po prostu rewelacja, wszystko ładnie się fajnie łączy ze sobą. Ostra cebulka, ostrość czosnku w sosie, słodkość miodu łączy się ze słodkością gruszki, słodkością buraka. To wszystko razem, wspaniała bomba smakowa. Michał, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze kolejne twórcze spotkanie i to doświadczenie kulinarne. Przyznam tutaj szczerze, że mam tą przyjemność podczas naszych spotkań nieco zaczerpnąć kunsztu kulinarnego, ale też kolokwialnie powiem, smacznie pojeść. Chciałabym tutaj zaprosić serdecznie Państwa na zakupy do naszej sieci, do wspólnego grillowania i odsłon kolejnych przepisów na grillowe przysmaki Michała w cyklach mazurskiego gotowania z Kaufland. Kaufland. Jakość, która smakuje.